Witam Was, moi kochani, i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i jesteśmy w tej chwili na tym filmiku cały czas w Albany, czyli 400 km na południe od Perth. Nagrywam na tym filmiku, wiecie, bo przygotowałam go jeszcze zanim poszłam do szpitala i tak sobie pomyślałam, ponieważ już jest cały ułożony i przygotowany, to na nim mogę nagrać swój głos i trochę wam opowiedzieć, bo na pewno czekacie na jakieś wiadomości ode mnie. Zanim zacznę mówić o sobie, to chcę wam powiedzieć, że Albany było właściwie pierwszą osadą, którą Europejczycy założyli. Jeszcze zanim do Perth dotarli, to tutaj pierwsi przypłynęli na tym statku Amity, który tam było na początku widać. Jeszcze raz go wam pokażę. I te budynki, które tutaj pokazuję, to są pierwsze budynki, które w Australii Zachodniej powstały. To był 1820 któryś tam rok, także prawie niecałe 200 lat temu, kiedy pierwsi europejscy osadnicy tutaj przybyli i przywieźli z sobą dosyć dużą ilość więźniów, ponieważ zaczęli budować drogi i zaczęli budować kolej, a poza tym tu jest zatoka otoczona wyspami i dosyć bezpieczna, także do 1900 roku to był jedyny port, który Australia Zachodnia miała. Teraz wam trochę opowiem o swojej sytuacji, jak to wczoraj było. Bo na pewno jesteście bardzo ciekawi o tym, jak wam powiedziałam, że mam takie perypetie z guzem. Więc jak wiecie, to ja już wiem już od paru tygodni. Miałam wiele testów porobionych, przeróżnych testów. No i właściwie jedyną taką pewną metodą to jest biopsy, żeby określić, czy dany guz jest nowotworem, czy nie. Moja córka nie bardzo chciała się zgodzić na biopsy, tak samo jak i wielu z was ma swoje racje i na pewno ja w te racje bardzo wierzę, że to jest niebezpieczna procedura. Widzicie te wyspy w oddali? Właśnie to jest port, naturalny port, dlatego przez długi, długi okres czasu tutaj wszystkie statki wpływały do tej zatoki i to był pierwszy i jedyny naturalny port, dopóki nie powstał ten, który jest w tej chwili we Fremantle. No i wracając do tego, to musiałam zrobić to, żeby wiedzieć na 100%, czy to jest rak, czy nie. Nie ma innej metody, jak dać pod mikroskop. Była to okropna procedura. Byłam 12 godzin w szpitalu. W tej chwili leżę sobie w łóżku i opowiadam dla was, patrząc na cudne widoki Albany. Tutaj z tego miejsca, to było ostatnie miejsce, kiedy podczas I wojny światowej australijskie wojska zobaczyły australijski ląd po raz ostatni czas, jak wyjeżdżały na pierwszą wojnę światową do Gallipoli. I do dzisiaj to miejsce jest miejscem wielu różnych imprez rządowych na uczczenie pamięci tych żołnierzy, którzy walczyli o naszą wolność. Ta góra to jest najwyższa góra Mount Clemens, ona się nazywa, w samym centrum Albany i stąd widać przecudnie ten naturalny port. Ja sama przez długi czas zastanawiałam się, czy powinnam zrobić to biopsy i w końcu zdecydowałam, że chcę wiedzieć, jaka jest sytuacja. Było to ciężka, to była decyzja, ale podjęłam, już jestem po procedurze, udała się dobrze. Jest to niebezpieczny zabieg, ponieważ grozi zapadnięciem płuc i grozi tym, że powietrze się może dostać między płuca i błonę. Także trzeba było leżeć wiele godzin bez ruchu. A tu po drodze spotkaliśmy takie grube jaszczury czarne, które właściwie na każdym kroku sobie tutaj żyły i przechadzały, dosyć takie tłuściutkie, ładne. Procedura nie była przyjemna, bo raz, że trwała przeszło godzinę, najpierw mi powiedziano, że będzie krótsza. Trzeba być cały czas kompletnie przytomnym, bo trzeba kooperować z radiologiem, żeby był w stanie on to pod CT scan robi. On musi bardzo precyzyjnie tą igłę usadowić, więc to była dosyć długa procedura, a potem trzeba 6 godzin bez ruchu leżeć, żeby płuca się nie zapadły i żeby się wszystkie rany zagoiły. Jak widzicie, w samym Albany jest bardzo dużo takich wielkich kamlotów, olbrzymich. To były prawdopodobnie kiedyś góry, teren jest górzysty, jest bardzo dużo wysp, dużo skał i dużo klifów morskich. Ja uwielbiam to miasteczko Albany, ono dla mnie ma jakiś taki feel właśnie dawnych lat. Są miejsca, które nie posiadają takiego urokliwego jakiegoś uczucia, jak się do nich wjeżdża, a dla mnie Albany ma. I mimo, że jest dosyć chłodne, to lubię tutaj przyjeżdżać.
Pierwsi ludzie, którzy tutaj się osadzili, to byli głównie więźniowie i ich była przewaga. A ten kamlot, który widzicie, to jest głowa psa. To jest kamień, pies, bardzo słynny tutaj w Albanii. Sej piesek patrzy gdzieś tam w niebo i noskiem wącha powietrze. Wiele jest tutaj przeróżnych takich kamlotów. Jeżeli chodzi o wyniki, to będę musiała czekać przynajmniej 7 dni na wynik, także muszę cierpliwie czekać. Wszystkie to, bo to nie tylko biopsy, ja miałam całą gamę innych testów porobionych. Dopiero komisja lekarska się zbierze, wszystkie przeanalizuje te wyniki i powiedzieli, że jak tylko będą już mieli pełen obraz, który już będzie stuprocentową odpowiedzią, to do mnie zadzwonią. Pierwsi osadnicy, którzy tutaj przyjechali, tak jak mówiłam, to byli głównie więźniowie i ich była większość. I był tutaj bunt. Więźniowie się zbuntowali, że dostają za małe racje mięsa i odmówili pracy. I o mało cała Australia Zachodnia wówczas nie padła, ponieważ nie było wojska, żeby ujarzmić tych więźniów. No i jakoś tam był jeden taki kapitan, który sobie w miarę poradził z tym. Musiał on potem wszystkie kary sam wykonywać. No i jakoś się utrzymała ta osada. Pobudowali sobie puby, zbudowali to, co widzicie, to są sądy pierwsze, to są pierwsze rezydencje tych pierwszych Europejczyków, którzy tutaj dotarli i prawdopodobnie całe to miasteczko składało się z tych dwóch ulic. Jedna prostopadła do zatoki, a druga równoległa do niej. Anglicy szybko przyjechali w tym 1820 którymś roku, żeby ten ląd zatrzymać dla siebie, ogłosić kolonią brytyjską, bo jak już wam wspominałam wcześniej, Francuzi mieli ochotę, żeby zająć ten kawałek Western Australii. No i niestety Anglicy ich przegonili, a to jest kościół anglikański i cała posesja tutaj kościoła anglikańskiego. I ich przegonili, ale niestety dzisiaj Francuzi chyba tutaj są w przewadze i przyjechali już w zasadzie na ucywilizowane miejsce i ominęła ich robota prawie 200 lat, którą Anglicy wykonali, żeby zbudować tutaj europejską kulturę. Ciężkie to były czasy, te niecałe 200 lat temu, właściwie 180 lat temu, kiedy ci pierwsi ludzie przyjechali. Oni zostali tutaj rzuceni na ten ląd i dla nich nie było już powrotu. Wówczas były tylko możliwość wrócenia do Europy, to była statkiem. Bilet był tak kosztowny, że w zasadzie nikogo nie było stać na to, żeby wykupić bilet i zostali tutaj skazani na to, żeby swoje życie dokończyć i do końca przeżyć. Kontaktu z Europą też nie było, dlatego że te statki pływały bardzo rzadko. W zasadzie tylko kilka razy w roku statek przypływał, więc przesłanie listu czasami trwało 6 do 12 miesięcy, więc ten kontakt był bardzo ograniczony. No i to były początki. Potem ludzie przenieśli się do Perth, dlatego że tu w Albanii, mimo że klimat jest chłodniejszy, jest więcej deszczu, jest teren skalisty, to ziemie nie są zbyt bardzo urodzajne. Gdzieś chyba 200 kilometrów dopiero od Albany są pola pszeniczne i tak dalej. I mało jest wody. Perth miało dużo więcej wody niż Albany i tam powstała olbrzymia konglomeracja w porównaniu, a Albany maleńkie zostało do dzisiaj maleńkie, ale bardzo urokliwe. Jak tylko dowiem się, jakie moje wyniki są, to obiecuję, że wam powiem. Także musimy się wszyscy uzbroić w cierpliwość, szczególnie ja i moja rodzina, bo to może jakiś czas potrwać. Dziękuję tym wszystkim, którzy podzielili się ze mną swoimi historiami. Przy bardzo wielu z nich czytając, łzy mi leciały z oczu, jak czytałam. Ja wiem, że każdy z nas niesie swój ciężar i swój bagaż życia na swoim grzbiecie. Każdy z nas ma jakieś przeżycia gorsze czy lepsze. Dla młodych ludzi życie jeszcze jest przed wami i ono będzie burzliwe, będzie miało piękne dni, ale będą i smutne dni. Jedno jest pewne, że należy pamiętać tylko i wyłącznie o tych pięknych dniach, tylko i wyłącznie przyjemne chwile i na tym się koncentrować. I ja tak w tej chwili dzisiaj sobie z uśmiechem na twarzy siedzę i nagrywam dla was, a za godzinę jadę, to znaczy ja nie jadę, ale Janusz pojedzie na lotnisko odebrać moje dzieci i będę miała pełen dom dzieci i wnuków, także będzie wiele radości i zabawy. Pokazuję wam Australię Zachodnią, bo jest mało znana.
nas tutaj, emigrantów, trochę Polaków jest. Uważam, że to nie jest złe miejsce do emigracji. Oczywiście tylko dla tych, którzy pragną emigrować, bo część z nas chce mieszkać w naszej kochanej Polsce i tam pozostać i żyć. I to jest wszystko w porządku, dlatego że każdy z nas ma inne potrzeby. Jedni są ciekawi świata, chcą zmian, ale pamiętajcie, szczególnie wy, młodzi ludzie, że te zmiany zawsze niosą za sobą wiele różnych uczuć, z których sobie jeszcze nie zdajecie sprawy. Poznacie je dopiero wówczas, kiedy będziecie na tej emigracji i może się wam dzisiaj wydaje, że to będzie bardzo łatwe do pokonania, ale w życiu czasami się okazuje, że bardzo różnie każdy z nas to przechodzi i jednym nie jest tak łatwo i część z nas wraca z powrotem i woli żyć może w gorszych warunkach, ale u siebie, w kraju, wśród swoich. Cudowną opiekę miałam wczoraj w szpitalu, tak cudowną, że jestem po prostu tak mile mnie przyjęto, tak mnie cudownie traktowano, że mimo że ta cała procedura była tak okropna i tak nieprzyjemna, to te 12 godzin cały personel medyczny i niemedyczny próbował zrobić jak najprzyjemniejszych dla mnie. Dbano o mnie, jakbym co najmniej była królową świata. Najlepsze warunki, jakie tylko mogłam dostać, dostałam. I wszyscy, którzy mnie obsługiwali, mieli uśmiech na twarzy, co robi zdecydowanie łatwiejsze, żeby sobie radzić z bólem czy ze strachem. Tym razem poszłam jako pacjent państwowy, ponieważ już kiedyś wam wspominałam, że u nas system jest kompletnie odmienny zdrowotnie niż w Polsce. Nie jest zupełnie podobny ani do amerykańskiego, może trochę do kanadyjskiego. Nie jestem tego pewna. Państwowy system jest totalnie darmowy dla nas wszystkich, ale przyjmowani jesteśmy w zależności od zagrożenia życia danej choroby. I jest system prywatny, gdzie są szpitale prywatne, bardzo luksusowe, jak pięciogwiazdkowe hotele, i wówczas człowiek może sobie wybrać lekarza, mieć swojego prywatnego lekarza, jednego, który się tylko zajmuje. Jeżeli idziemy jako pacjenci państwowi, nie mamy wyboru lekarza, ale zajmuje się nami komisja lekarska, co czasami jest lepsze. Nasz szpital państwowy, tutaj ja byłam we Fremantle, ma cudowną team, to się po angielsku nazywa, nie mogę teraz znaleźć słowa polskiego, grupę lekarzy, która właśnie od płuc i od oddychania, która jest fantastyczna i mam nadzieję, że na pewno, jak będzie tylko taka możliwość, to mi pomogą i wyleczą. A poza tym ja w ogóle nie zakładam takiej alternatywy, że mogłoby być to niewyleczalne, ponieważ mam w planie jeszcze tyle filmów nagrywać. Nie powiem, żeby nie było to dla mnie stresujące, tak bardzo, szczególnie w dniu, kiedy się dowiedziałam, ale to trwa przez dzień, dwa, a potem staram się o tym nie myśleć. Słuchajcie, wielu z was pisze mi, że widzieliście moje filmy w TV Polonia i ktoś tam napisał, że dlaczego dowiadujemy się z komentarzy. To nie tylko wy, bo ja również dowiaduję się dopiero z komentarzy. Ja chyba 5 miesięcy temu, zaraz na samym początku, chyba przy 50 czy 40 filmie, kiedyś dostałam e-mail od TV Polonia, czy mogłabym im udostępnić i przysłać jakiś filmik, który mogliby oni u siebie puścić w telewizji. I ja wówczas im odpisałam, że ja im nie przyślę filmiku, ale jeżeli któryś im się podoba z tych, które są na moim kanale, to ja nie mam żadnego problemu i mogą go w telewizji pokazać, jeżeli uznają, że jest na tyle ciekawy. No i tak się stało chyba po kilku miesiącach, ale ja o tym nie wiedziałam, oni dopiero potem mi e-mail przysłali, a to jest ten statek Amity, w którym w 1825 roku pierwsi europejscy osadnicy przypłynęli tutaj do Albany i na takiej maleńkiej łupince, sobie wyobrażacie, jakie to były warunki na takim statku. Oni też wieźli z sobą kury, świnie, a to jest domek pierwszy, który powstały, właśnie gdzie pierwsi osadnicy mieszkali. Tutaj dziesiątki ludzi na tej maleńkiej skorupce płynęły, także sobie możemy tylko wyobrazić, jaki smród był, jaki brud był. Woda przecież słodka była ograniczona, oni w beczkach wieźli, żywili się bardzo nasolonym mięsem, bo lodówek wówczas nie było. No i nie były to łatwe warunki i przyjechali, słuchajcie, tutaj na kompletne pustkowie, morze i ocean piękny. To jest też jeden z pierwszych domów, pierwszych osadników, który się utrzymał i został do dnia dzisiejszego, a to jest jedna z pierwszych klas szkolnych, gdzie uczniowie uczyli się,
czyli prawdopodobnie garstka była. Nie poszłam tym razem do muzeum, także nie podam wam dokładnych informacji, ale myślę, że nie było więcej niż kilkaset ludzi na początku, jeżeli nawet było tyle, może nawet kilkadziesiąt tylko. A dzieci prawdopodobnie było tylko kilkoro, bo głównie dzieci mieli tylko pracownicy, strażnicy i żołnierze, a to jest rezydencja pierwszego zarządcy miasta i więzienia. W środku jest bardzo ładna, ale ja tym razem niestety nie wchodziłam. Te tory prowadziły do Perth, dzisiaj już one nie istnieją. Niestety transport drogowy przejął rolę torów. Tutaj były też stacje wielorybów. Łowiono wieloryby jeszcze do nie tak dawna. To są harpuny, którym wieloryby zabijano. Teraz wieloryby są pod ochroną i już nikt więcej na nie nie poluje, ale to był okres, kiedy były popularne. To są potężne kości kręgosłupa wielorybiego. Był to duży dochód, łowienie wielorybów właśnie dla tych pierwszych mieszkańców tutaj Australii Zachodniej. Wracając do TV Polonia, ja również tego filmu nie widziałam, dlatego że ja nie mam TV Polonia u siebie i niestety nie jestem w stanie go obejrzeć. Wiem, że moja mama zdaje się ma TV Polonia, nie jestem pewna, czy to tą samą. Może tam któregoś dnia, jak pójdę, to obejrzę. A to jest również pierwszy sklepik, który powstał tutaj w miejscowości Albany. Był taki zwyczaj, Anglicy mieli, że więźniowie, jak odsiedzieli swoją karę, to potem po tej karze dostawali kawałek lądu do oczyszczenia i do uzdatnienia do życia ludzkiego, czyli dostawał tam kilka hektarów, mógł sobie to wykarczować, zbudować sobie dom, zrobić sobie drogę i w ten sposób powoli Australia Zachodnia ucywilizowała się. Właściwie na początku na pewno rękoma przestępców. No tak, bo to byli przestępcy. Ci, którzy pierwsi mieszkańcy, to byli przestępcy, którzy zesłani z Anglii i wygnani z Anglii tutaj na życie w Australii. Większość z nich nigdy nie wróciła z powrotem. Te wszystkie budynki, które teraz pokazuję, to są pierwsze budynki w Australii Zachodniej. Jak pewnie większość z was wie, aborygeni, czyli ci rdzenni ludzie, którzy mieszkali w Australii, to jest więzienie tutaj, to co teraz pokazuję. Oni nie mieszkali w domach, oni prowadzili tryb wędrujący, oni wędrowali, sypiali raczej w jaskiniach, nigdy nie budowali żadnych schronisk. To jest właściwie domeną naszą europejską. Do dzisiaj większość tych rdzennych Australijczyków nie przepada za mieszkaniem w chałupach, a myśmy jak tylko przyjechali, to widzicie chociażby z blachy czy z czegokolwiek, to musieliśmy sobie zbudować jakieś schronisko. Tu jesteśmy blisko portu i te wielkie ciężarówki, które jadą, one wiozą zboże do portu. Ten port cały czas działa. On może nie jest w tej chwili taki duży jak port we Fremantle, w samym Perth, ale cały czas jest czynny i cały czas działa. I tutaj jest olbrzymi terminal właśnie dla przewozu zbóż, ponieważ wokół między Albany i Perth cały ten teren jest, ciągną się pola zbożowe, no i wszystko potem to na statki przywożą. Nie jestem pewna, dokąd oni tymi statkami to wożą, czy do Melbourne, czy do Azji wywożą. W każdym bądź razie port jest dosyć busy. Parę dni temu mieliśmy najgorętszą noc w historii Australii Zachodniej, to znaczy od czasu, kiedy zaczęto notować temperatury. Temperatura w nocy była powyżej 30 stopni. Nigdy takich wysokich temperatur w nocy nie było, ale wiecie, ja w ogóle tego nie odczułam. Także może dlatego, że nasze powietrze tutaj jest suche, nie było to dokuczliwe i mimo, że było powyżej 40 stopni, a noc była gorąca, to ja cały czas spałam pod grubą kołdrą, bo my mamy w domu klimatyzację. I dosyć zimno było w pomieszczeniu, więc się wsunęłam cała pod ciepłą kołdrę. Natomiast mieszkańcy tych małych miasteczek takich problemów nie mają, ponieważ tutaj nigdy nie ma takich wysokich i gorących temperatur. Mam nadzieję, że TV Polonia do mnie się odezwie i przyśle mi jakiś link, żebym sama obejrzała, które oni z tych moich filmików pokazali i oglądali. Ja wiem, że oni chyba tylko takie skrawki biorą i z tego robią takie migawki trochę na temat emigracji. Tutaj w tym parku było
przygotowywali ten triatlon. Ja wam pokazywałam któregoś dnia, jak rowerzyści jechali, i właśnie tu odbywały się zawody pływackie, i było prawdopodobnie zakończenie tych wyścigów rowerowych i pływanie, w ogóle całych tych zawodów sportowych, które się odbywały. Tu w Australii jest to bardzo popularne i w ciągu lata, co parę tygodni, w którymś z tych małych miasteczek, zawsze jakiś taki triatlon czy innego rodzaju zawody sportowe się odbywają. Ludzie uwielbiają to i zawsze bardzo wielu ludzi przyjeżdża, potem zawsze stoją orkiestry, grają, jak widzicie, oni tutaj przygotowują sceny i będą całe zabawy. Ja zwykle nie chodzę na tego rodzaju imprezy, więc nie nagrałam wam żadnego filmiku z tego. Obiecywałam, że na urodziny Australii, teraz 26 stycznia, nasza Australia ma urodziny, pokażę wam fajerwerki, ale chyba tego nie zrobię, bo nie czuję się najlepiej, żeby iść i nagrywać w takim tłumie. Dziękuję wam serdecznie za słowa otuchy, za przymiłe słowa, którymi mnie obdarzyliście. Ja z taką miłością je czytałam i bardzo było mi przyjemnie, i bardzo, a to bardzo dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za przymiłe słowa otuchy i za to, że trzymacie za mnie kciuki. Ja też wiem, że wszystko będzie dobrze i na razie będę czekała. Jak tylko będę miała wiadomości, to wam powiem, co się dzieje. A tutaj ktoś bardzo zdesperowany płynie przez port, to chyba para płynęła, mężczyzna i kobieta, i oni przez całą tą zatokę płynęli. Ja ich obserwowałam, a końcówkę ich powrotu nagrałam. Ja, to już będzie dla mnie na dzisiaj koniec. Będę starała się nagrywać filmy, jak tylko jest możliwe. Mam jeszcze chyba jeden czy dwa już ułożone, jeszcze z pobytu tego, jak byliśmy teraz na wakacjach, i postaram się nagrać i wrzucić go, jak tylko będę miała okazję. Z tym, że jak taka kupa moich dzieci wszystkich się zjedzie, to będzie mi dosyć trudno. Także jeżeli przez jakiś czas nic nie będzie, wybaczcie, ja cały czas jestem i cały czas do was wrócę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam was. Ja jestem Hania i do usłyszenia.